Słoneczko z tej strony Metal, witam w odcinku drugim z serii Q&A Zapytaj Metala, a raczej no tam Q&A Metala, dobra. Mam tutaj kilka czy kilkanaście pytań i odpowiem sobie na nie, tak, i będę układał na kostkach. To jest Funksi w wersji drugiej na plastiku Primary. Dobra, zaczynamy. Czy zrobiłbyś mi logo na kostkę 3x3 z napisem Nika? Ogólnie takie loga mógłbym robić, ale w sumie mi się to specjalnie nie opłaca, a od takich rzeczy jest Kamil, nie wiem czy Kamil, czy jakoś on się tam nazywa, on robi loga na zamówienie, w sumie mógłbym zrobić, napisz do mnie na maila, wiesz którego, chyba wiesz. Dalej, czy grasz w jakieś gry, chyba chodzi o jakieś komputerowe, czy w ogóle? Gram czasami w FIFA, lubię grać w Need for Speeda, GTA, no i jak coś to w planszówki lubię grać. Dalej, Chińczyka też lubię grać. Dalej, czy lubisz grać w piłkę nożną? Jak gram w FIFA, to lubię grać, ale w Realu nie przepadam. Chociaż na WF-ie i tak się zwykle dosyć często w to gra, więc nie można nie lubić. Wolę pingla. Dalej. Jakie sporty lubisz? Lubię ściankę, lubię wspinaczkę górską, czy w ogóle wspinaczkę. Ogólnie chodzę na ściankę wspinaczkową, więc jest to coś ciekawego. Oprócz tego lubię jazdę na rowerze, taką bardziej wyczynową, chociaż sam jej nie uprawiam. I no chyba, no jeszcze pływanie lubię, o, czy lubię pływać bardziej. Dalej, McDonald's czy KFC? Jedno i drugie to jest syf, więc nie wypowiem się na ten temat o pozytywnie. Chociaż i w jednym i w drugim jedzenie, oprócz tego, że nie jest zdrowe, jest dosyć całkiem smaczne. Dalej, Pepsi czy Coca-Cola? Nie piję, więc wam nie powiem. Jakie chipsy najbardziej lubisz? Prosto z pieca solone. Dalej, jak się wybić? Głupie pytanie. Znaczy, no zależy jak głupie, jak głupie. Jak ktoś chce się wybić, ja nie uważam, że się wybiłem, bo jakbym się wybił, to miałbym jakiegoś sponsora, który wysyłałby mi kostki do recenzji i w ogóle, a nie robi tego żaden. Ja bardziej to robię z przyjemności i dla zabawy. A żeby się wybić, trzeba się pokazać z tej dobrej strony i umieć na przykład, no i trzeba umieć coś robić. I trzeba być porządnym. Dalej. Lubisz placki? Z jakimi dodatkami? Lubię placki, chociaż bardziej wolę naleśniki. Naleśniki z serem i może z czymś, z dżemem. Z czekoladą i takie tam dodatki. A placki lubię z bananem. Dalej. Czy można mieć zakwasy w palcach po układaniu kostki? Jeżeli tak, to czy miałeś kiedyś? Można powiedzieć, że miałem kiedyś zakwasy poukładają kostki one-handem na Rubiksie, bo wtedy to naprawdę jest męczarnia i palce po dwóch solwach siadają, więc można powiedzieć, że to są takie lekkie zakwasy, ale raczej to jest takie względne pojęcie, bo jak się układa kostkę, to się raczej nie powinno mieć zakwasu, bo to jest, to powinno sprawiać przyjemność, a nie męczarnia czy coś tam. Dobra, dalej. Co myślisz o wydaniu przez moją nowych kości? Czy będziesz układał? Owszem, uważam, że kości wypuszczane przez moją są coraz lepsze i możliwe, że zdominują rynek. Oprócz tego, że są strasznie tanie, znaczy oprócz tego nowego Aolonga, to wszystkie kostki są tanie i całkiem przyzwoite. Więc polecam takie kości. I niech tak będzie dalej. Słyszałem, że mają wypuścić
5 na 5 i jeszcze Peraminxa, więc też by było fajnie. I z Cuba chyba też. Dalej. Co dalej? Czy znasz jakąś dziewczynę speedcuberkę? Znam ze 4 albo nawet 5. No, coś koło tego. U mnie w klasie kilka osób układa. Kuzynkę nauczyłem i też będzie na zawodach. Więc też znam. No, znam. Ulubiony owoc. Banany, jabłka i śliwki może. I oczywiście placki. I ogórki konserwowe. Dalej. Czy możesz zrobić naklejki na zamówienie, na przykład curricopter? Kiedyś się w to trochę bawiłem, ale chyba to jest... Chyba. Raczej to nie, jest nieopłacalne. Zbytnio, bo jak jedna osoba zamówi, no to na tym się skończy. Więc nie za bardzo. Na przykład tak zrobiłem na Gearcube'a, ale teraz coraz więcej osób sobie go chce kupować, więc się akurat opłaciło. Dalej. Interesujesz się czymś poza kostkami? No to tak jak mówiłem, interesuję się wspinaczką. Oprócz tego dużo jeżdżę na rowerze, prawie wszędzie. I oczywiście interesuję się matematyką. Jakby ktoś pytał. Co tam dalej mamy? Pytanie. Czy byłeś na zawodach w Dębnie? I w końcu miałem wyjaśnić, że te zawody w Dębnie nigdy ich nie było i nigdy ich nie będzie. I Dębn bardziej chodzi o zawody we Friedmanie. I na tych zawodach będę. To się ogólnie nazywa Aleksandrus Cube. Czy coś takiego. Dalej. Jak na nich było? No nie byłem, no to wam nie powiem. Dalej. Podasz dokładną lokalizację tego Dębna. Dębno jest koło Friedmana. Czyli tam, gdzie będą zawody Aleksandrus Cube. No i dalej. Co tam dalej jest? Jaka była twoja pierwsza kostka? Moją pierwszą kostką był Rubik's Cube i od tego się wszystko zaczęło, chociaż w sumie żałuję trochę, że ją miałem, ale gdybym jej nie miał, to bym się nie nauczył układać. Proste. Dalej. Czy Cyclone Boys jednokolorowy rusza się inaczej? Nie za bardzo, bo Cyclone Boys to zawsze Cyclone Boys. Tak samo jakbyście pomieszali Diana na różne kolory, to w sumie zawsze będzie się poruszał podobnie, no bo to jest ta sama budowa, to tylko zależy od plastiku. Ale ja ogólnie polecam jednokolorowe, bo można na nich na zawodach układać i fajnego Luka Heada ma się wtedy. Zaraz skończę układać piątkę, zaraz, jak mi się uda. Tutaj jest mój piękny Luka Head. Piątki w ogóle nie ćwiczę. Jeszcze mam rozwalonego palca tutaj. Sobie rozciachałem. I miałem problem przez 2 dni, żeby układać, więc układałem one handa. A tu zawody, tuż i trzeba się przygotować. Dobra, chyba coś... Zaraz coś skończymy. To głupie. No. Muszę potrenować jeszcze przez te kilka dni i tyle. Jedziemy, kolejne pytanie. Czy nadal pamiętasz wszystkie nauczone OLL? Oczywiście, że pamiętam. Czasami zdarza mi się, że się zatnę przy jakimś, że nie pamiętam, ale chwilę później sobie już przypominam, więc jest spoko. Naprawdę polecam się wszystkiego nauczyć. To daje dużą satysfakcję. Dalej. Do jakichś czasów chciałbyś zejść w 2x2, 3x3, 4x4? 4x4 chciałbym zejść do średniej sub minuta 10. To by było naprawdę duże osiągnięcie. Wtedy są jakieś średnie szanse na zawodach. Gdybym w ogóle na jakiś potem kiedyś pojechał.
No, w trójce to fajnie by było, jakbym miał taką średnią sub-15 jak na razie. Średnią, bo miałem jakiś czas temu dosyć dobry progres i wtedy naprawdę dobrze mi się układało. A teraz trochę spadłem i takie średnie czasy. Dalej, do jakichś czasów dalej. Układasz OH, jak tak, to jakie masz czasy? Ostatnio też dużo ćwiczę w OneHandzie i mam całkiem niezłe czasy w granicach 35 sekund średnia, no może 40, więc liczę na jakieś może nawet podium na zawodach. Chociaż nie wiem, czy jaki jest limit. Limit jest chyba taki, że trzeba poniżej 30 sekund wykręcić chociaż jedno ułożenie. To naprawdę się muszę sprężyć. No, ale ogólnie całkiem fajnie mi się układa na tym cyklonie. Jak będę miał jakąś mniejszą kostkę, to może mi sobie na niej będę układał. No i tyle chyba. To są wszystkie pytania. Jak Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i zadawajcie kolejne pytania, mogą być nawet głupie. Byle zająć czas i się pośmiać. Dobra, muszę sobie umyć cyklona. Dzięki za oglądanie i cześć.